Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witajcie serdecznie w kuchni. Dzisiaj znowu razem coś przygotujemy. Tym razem zapraszam Was na film z przepisem na, według mnie, najsmaczniejszą keto pizzę, a przede wszystkim spód do pizzy, bo to na nim się skupimy, oraz najszybszy zamiennik keto pizzy. Zapraszam. Przede wszystkim muszę Wam to powiedzieć na początku, że żaden zamiennik pizzy nie będzie tak dobry jak prawdziwa, glutenowa, jeszcze włoska, według mnie, pizza. I z tym albo trzeba się pogodzić, albo po prostu raz na czas, jeżeli na taką pizzę macie ochotę, nawet będąc na keto, to uważam, że jeżeli jakby nie mam takich wskazań do pozostawania w ciągłej ketozie, albo nie mamy jakieś, albo mamy jakieś duże problemy zdrowotne czy z gospodarką cukrową, no to rzeczywiście jest to problem, dlatego też ten film. Ale jeżeli ktoś od czasu do czasu chce sobie po prostu wyjść na dobrą pizzę, to nie uważam, że jest to jakiś duży błąd czy duży problem, bo to tak naprawdę to, co robimy przez 80-90% czasu, kształtuje to, jak wygląda sytuacja, nasze zdrowie, sylwetka i tak dalej, a nie to, że raz na 2 miesiące po prostu wyjdziesz na pizzę. Także o tym też pamiętajcie, że nic glutenu niestety z takich ketozamienników nie zastąpi. Natomiast ta pizza, którą mam Wam do zaproponowania, którą zaraz zobaczycie, jak przygotowuję, jest moim zdaniem najlepszym zamiennikiem i teraz tak, dla mnie osobiście jest to najsmaczniejsza wersja, jeżeli chodzi o ciasto na pizzę, oczywiście w wersji keto. I też nie ma tam po prostu tony majonezu i żółtego sera w cieście, bo no, wiem, są takie przepisy, natomiast jakby pizza jest serem i jeszcze spód robimy z sera i majonezu, wtedy to wychodzi mega, mega, mega tłuste i mega kaloryczne. Natomiast ta wersja, którą Wam pokażę, no też ma w sobie kalorie, bo taka średniej wielkości pizza, jeżeli chodzi o sam spód, to jest około 600, może nawet 700 kalorii, więc to zawsze będą kalorie. Ale jest to smaczne i moim zdaniem całkiem spoko. I teraz używamy tam głównie mąki migdałowej, mąki kokosowej. Jest jedno jajko, więc nie ma w ogóle jajecznego posmaku, jeżeli się ktoś tego obawia. I jest guma ksantanowa między innymi. Za chwilę dostaniecie jakby cały przepis. I nie pytajcie mnie proszę, czym można zastąpić gumę ksantanową, bo jej nie można zastąpić, bo już ona zastępuje gluten i właśnie po części nam daje te właściwości wiążące, jakie daje gluten. Także nie zastępujemy gumy ksantanowej. Jak ktoś ma ochotę na taką pizzę, to po prostu wchodzi sobie na internet, zresztą mogę Wam podlinkować w opisie, i zamawia tą gumę ksantanową. Ją się używa w bardzo małych ilościach i nie ma z tym problemu. I to ciasto to nie jest ciasto, które ja po prostu od zera wymyśliłam, tylko takie przepisy krążą też na internecie. Podlinkuję Wam też stronę, z której, którą ja się no, praktycznie, no, może nie jeden do jeden, ale jednak sugeruję w największym stopniu. Takie ciasto możecie też wykorzystać w różnych innych rzeczach. U mnie ono było na przykład w pierogach świątecznych w e-booku Keto Święta, także możecie sobie po prostu z tego skorzystać. Także teraz lecimy do przepisu. A jeżeli przeraziło Was to 600-700 kalorii na samo ciasto, to na koniec podam Wam rozwiązanie i moją tak naprawdę chyba mimo wszystko ulubioną wersję pizzy z piekarnika.
Jak widzicie, można zrobić fajne ciasto do keto pizzy. Wybaczcie te kształty, ale mała już po prostu nie chciała mi pozwolić zbyt długo siedzieć w kuchni, więc nie wyszło to idealnie okrągłe, można się z tym pobawić. Oczywiście wymaga to trochę włożenia w to pracy, bo te ciasta zawsze nie są takie proste w obróbce, że tak powiem. Natomiast dla mnie pyszny zamiennik i nieraz jak moje chłopaki robią sobie w domu pizzę, bo mają ochotę, to ja po prostu ciacham cukinię i na niej przygotowuję sobie wszystko i bardzo Wam polecam spróbować również ten sposób. Czasem używam też na przykład bakłażana. Naprawdę jest to bardzo smaczne i ja zawsze jak zrobię dla siebie, to mi też podjadają. Nie smakuje to oczywiście jak taka pizza, bo nie ma tam ciasta, ale jest super i jeżeli ktoś liczy kalorie, chce schudnąć, to tutaj nie wypadamy z ketozy, po pierwsze, a po drugie, no ta cukinia na spodzie, to możemy praktycznie tych kalorii nie liczyć, no jak to ktoś, oczywiście wpisujemy w aplikację, to tam tego będzie, ale naprawdę bardzo niewiele. Oczywiście będzie nam ciut więcej węglowodanów, ale to też, jeżeli jesteś na keto, to naprawdę nie jest problem, także wypróbujcie bardzo smaczną wersję keto pizzy z tym spodem migdałowym. Polecam, ale polecam też takie proste rozwiązania, jak na przykład spód z cukinii czy bakłażana. Dajcie znać, czy lubicie takie zamienniki, czy przygotować więcej filmów, czy może robicie jakąś swoją keto pizzę, a może jednak idziecie na dobrą włoską pizzę, jeżeli macie ochotę. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze opinie. Pozdrawiam Was ciepło, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!